Pani, że jest moją córką. A czemu ja się dowiaduję ostatni? Matka szukała, ale kiedyś to nie było takie łatwe. Nie było internetu. Wojskowi wyglądają na zdjęciach tak samo. Potem wyszła za mąż. Chciałam się tylko spotkać, ale już wyjeżdżam. A gdzie ty chcesz jechać, córuniu? Trzeba najpierw tatusia zapytać. Chyba się pan zagalopował. Jaki pan? Jak ty się do ojca zwracasz? Ale mi się ojciec trafił. Ja nie jestem wcale taki zły. Mogę pójść z tobą na spacer, na ryby, albo cię zaprowadzę na dyskotekę. Sama trafię. Samej na dyskotekę nie pozwalam. Proszę pana, to znaczy, tato, ja już skończyłam 18 lat. Ale nie wiesz, co się teraz na dyskotekach wyprawia. Przyjeżdżają z poligonu Drawskiego. Włosi, Anglicy, Niemcy. Wykorzystają, a potem szukaj wiatru w polu. Skończy się poligon, a ty noś dziecko. Dziecko. Jakbym to już skądś znała. Córunia moja, ja się muszę teraz tobą opiekować, jak już jesteś. Pomidorka ci później nakroję. A teraz idę na trening. Bo nie wiem, czy wiesz, że twój ojciec jest kapitanem drużyny z Niśniaski. O! A co ty robisz? Zamykam cię dla bezpieczeństwa! Otwórz! Proszę otworzyć! No to cię nie zamknę. Ale jakby ktoś wszedł na podwórko, to od razu. Bo u mnie porządek musi być. Ja to, jakby ktoś siebie dotknął, to ja go zabiję. Córunia moja. Tato. To lec. No Stachu, no co z tobą, no? Rodzina mi się powiększyła. Ja? No córa mi się urodziła. Gdzie? W Mrągowie. O, ty stary, to ty teraz nie wyżywisz tego. Bez diamentu nie pociągniesz, przewrócisz się. Komuś ty to zrobisz? Pamiątka z wojsk. Tak? Złońcu! Chodź do jaczki na piwo. Dobry. 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 No cześć Jadzia, dawać się piwa. A mowy nie ma. Co jest? Do meczu nie ma we wsi alkoholu. Zarządzenie wójta. To co, mamy bez picia żyć? Ha, wodę mogę podać. Z gazem czy bez? Wodą mam pragnienie gasić? Na czym? Oszalała. Co nam znowu będzie zacząć bimber pędzić, no? Może by się wypisać z drużyny. Chwila, panowie. Wygramy mecz, minister wybuduje drogę. Sprzedamy diament, kupimy samochody, po czym będziesz jeździł? Gra ma wszystko. Dobrze gada. A co z diamentem? Spokojnie. Tylko my wiemy, gdzie są Leniny. Pójdę tam po treningu. Thank you.
A gdzie są wszyscy? Dzisiaj komornik chodzi, pilnują domu. Kulebiak nie przyjdzie dzisiaj. Dlaczego? Podobno powiesił się, bo mu kredytu nie przedłużyli. Więckowi obcięło palec na krajzedze, ale powiedział, że po południu przyjdzie. Jak znajdzie palec. No pięknie. Szkoda czasu. Słuchajcie panowie, czeka nas ciężki mecz z Niemcami. Dzisiaj mamy trening teoretyczny, poglądowy. Ja zaprezentuję kilka wariantów taktycznych przy wyprowadzaniu ataku z kontry. Może kapitan drużyny powie nam, co jest najważniejsze przy ataku z kontry. Ja nie byłem na ostatnim treningu, bo mnie noga bolała. Nawet nikt mi nic nie przekazał. No ale jak myślisz, co jest najważniejsze? Bo do mnie córka przyjechała, a ja do tej pory nie miałem córki. Nawet nie było czasu poczytać. Pomyśl. Myślę. Dobrze, może Oleś? Żeby nie zapomnieć strzelić bramki. Tak, Oleś, masz rację, to jest bardzo ważne, ale żeby zdobyć bramkę, to trzeba się do niej zbliżyć, a do tego potrzebna jest szybkość. Nie ma kontry bez szybkości. Weźmy kilka typowych sytuacji. Wyprowadzamy atak lewym skrzydłem, trzema zawodnikami. Przeciwnik nie zdążył się cofnąć, ma w obronie tylko dwóch ludzi. Do kogo powinien zagrać ten zawodnik? Stanisław, podejdź do tablicy. No i co byś zrobił? Nie wiem. Może od razu strzelać na budę? Jest za daleko. Ja to bym podał do swojego bramkarza. Zawsze to bezpieczniej, nikt cię nie kopnie. Panowie, czy reprezentacja Polski może wygrać z Brazylią? Na pewno, przecież ostatnio wygrali z nimi na Mistrzostwach Europy. W telewizji pokazywali. To były powtórki sprzed 25 lat. Orły Górskiego. Kurza trąba. A myśmy z rodziną tak się cieszyli. Oto reprezentacja Polski na Mistrzostwach w 74. Typowy przykład ataku z kontry. Zwróćcie uwagę na prędkość. Zatrzymanie przez Maszczyka, piękne podanie, Grzegorz Lato ma obok siebie Kapkę, który boi się, żeby spalił. No, idzie teraz Lato, wjeżdża na pole karne, proszę Państwa, gol! Grzegorz Lato, siódma bramka na Mistrzostwach Świata. Widzicie, nasi wygrywają. Człowiek by nie uwierzył. Nie martw się, już też wygramy. Ja wam to mówię. No dobrze. Dosyć teorii na dzisiaj. Aha. Mam tu coś dla was. Koszulki treningowe. Możecie przymierzyć. Bycha moja! A czemu twoja? Może mnie by przypasowała? Łapy przy sobie! No to! Dycha jest dla kapitana. Dobry. Dobry. Co pan, panie Stasiu, jeszcze się w piłkę bawi? No, wie pani, będę reprezentował Polskę. Tak?
A co, to w Polsce już nie ma komu grać? No, w Polsce tak, ale w Piaskach nie ma. Tylko niech pan sobie krzywdy nie zrobi, panie Stasiu, bo nie pojedziemy na te zakupy do miasta. No to kiedy pan kupuje ten samochód? No, w przyszłym tygodniu. Spodziewam się większej gotówki. No to ja czekam, panie Stanisławie, cały czas czekam niecierpliwie. Niech pan zawoła Bogusię. Bogusię? No, obiecała, że będziemy razem rosół gotować. Aha, przekaż. Mamuszka, nowa koszulka. No i to tylko mydliny, to się wypierze. Probusz prosił. Co? Idź, to dobra praca. Mama da spokój, później pójdę, no. A kto da obiad probuszczowi? Dobra, raz pójdę i to załatwię. Wreszcie. Powiedział ci Stasiu, że ja czekam na ciebie? Powiedział, ale ja już muszę iść na blewanie. No co ty, no przecież miałyśmy razem rosół gotować. Nauczysz się, a przy okazji zrobimy proboszczowi obiad. No nie wiem, czy on by tak chciał. A, zobaczysz, jaki będzie zadowolony. No chodź. Rosół to jest najłatwiejsza potrawa do ugotowania. Ja nie miałam okazji się nauczyć. Praca. Tak? A gdzie pracowałaś? W szkolnictwie. Ojej, Bogusiu, to tak jak ja. A czego uczyłaś? Głównie WF-u, matematyki. A, to ci nie zazdroszczę, wiesz? Ja kiedyś miałam zastępstwo z matematyki. W ogóle mi nie szło. Nie wiem, dzieci na wsi to jakoś tak słabo przyswajają, czy jak. O, na przykład powiedz mi, jak wytłumaczyć im dzielenie na liczbach wielkich? No, najważniejszy jest jakiś dobry przykład. Ja to powiedziała tak. Wieczorem dzieci dostały po 10 pasów od ojca. Ile jest dzieci we wsi, skoro wszystkie razem dostały 280 pasów? Dobre, dobre. Drastyczne, ale dobre, wiesz? No zobacz, Boguśka, jak te rajstopy się siepią. No, zobacz, no. O. Teraz tego kurczaka wrzucasz. No, Bogusiu! Dobrze ci idzie, szybko się uczysz. Trochę się nie znam na mechanice. To tak jak twój kuzyn Stasiu. A czy on nie przesadza z tą piłką? Widziałam, że kulał. Ty zresztą też. Wszystko w porządku, już wyzdrowieliśmy. No i co teraz? Gotujemy. Zaczekajcie! Olek! Zbieraj się! Na plebanii złodziej zamknięty. Co? Mnie w to nie wrobicie, ja maszynę naprawiał. Oj, to ślepy nie jestem, tam zamknięty. O, no to trzeba było tak od razu. Obcy złodziej? No to my się z nim policzymy. Powiedz mi, Bogusiu, jesteś samotna? Co zrobić? W mieście bym kogoś znalazła. Przecież nie wyjdę za kuzyna. No wiem coś o tym. Też jest mi ciężko. A jak ci się podoba mój kuzyn? Stasiu? No dobry chłopak. Wiesz, mi się wydaje, że on coś do ciebie czuje. Wiem. Wiesz, że on mnie zaprosił na zakupy do supermarketu? No ale nie wiem. On jest jakiś taki niepoukładany, pracy nie ma.
No coś tam majsterkuje, no ale co Boguśka z tego, że majsterkuje? No ale ma agroturystykę, świetnie gra w piłkę, kupuje samochód. Jak rzeczywiście kupi ten samochód, to uwierzy, że on czegoś od życia chce, a tak to... Masz to załatwione. To znaczy... To nie moje sprawy. O! Rus już chyba dochodzi. Nic się nie przejmuj, kochana. Ja ci zawsze we wszystkim pomogę. Mariola, ty jesteś taka dobra. Nie wiem, czy na to zasłużyłam. Bogusiu, zawsze możesz na mnie liczyć, pamiętaj. Bardzo na ciebie liczę. Panie Bogusiu! Idzie pani na plebanie? Ja też! Dzwonili do mnie, coś tam się stało. Co się stało? No ja nie wiem, to mało co zrozumiałem, ale zarygował się ktoś czy coś. Ojcze, chyba tam nie pójdę. Ale dlaczego? Jakby było jakieś niebezpieczeństwo, to Bogusia zawsze może na mnie liczyć. W końcu ja nie należę do tych, co muszą na drodze ustępować. Chodźmy, to pójdziemy razem. Ale no, oczywiście, Bogucha, ja jestem elegancki gość, że też Stachu uchował. Taką miłą kuzynkę. No w rękach gorący rosół. Chętnie skosztuję, a może coś przy okazji z księdzem proboszczem omówimy jakieś ważne sprawy. Jakie ważne sprawy? Ja ty się Bogusia nie denerwuj. Czy ty nie uważasz, że my pasujemy do siebie? Ty jesteś konkretnie zbudowana, ja to wiadomo. To mogłoby się z tego urodzić coś naprawdę konkretnego. Nie wiem, co pan ma na myśli. Ja wiem, że ty jesteś delikatna dusza, ale się przyzwyczaisz. Nie wiem, o czym pan mówi. A w ogóle to ja mam chłopaka. Kogo? Posterunkowy się do mnie przymija. No to już w tej gminie nie pracuje. Zaraz, on ma żonę. Powiedział, że się rozwodzi. To kłamca, niewinne kobiety zwodzi. Ty się, Bogusia, niczego nie obawia. Ja ciebie skrzywdzić nie pozwolę. To ja się już z nim policzę. Chodź, Bogusia, dołączymy do niego. Niech się usmaży diabelskie nasienie. Ty, Hubeniu, stań gdzieś z tyłu, bo ja nie wiem, czego się po tobie spodziewać. Proszę nie robić mu krzywdy, przynajmniej na terenie plebanii. To może ja otworzę. Od razu wejdę, posprawdzam. I ja też mogę pójść posprawdzać. Nie, ty, słoneczko, trzymaj się z daleka. Przybyka.
go tu szuka błędna dusza. Czego szuka? Tak. A co to jest? Co to jest, się pytam, bo chyba nie wino mszalne. Piwo też nie. A jak nie piwo, to gdzie jest akcyza? Mario, no ty na terenie kościelnym przestępstwa szukasz? Niech mu Bóg wybaczy. Nie ma nic. Nie ma nic? Nic. Biedactwo, tyle się napracowało, zdenerwowała się. Nie. Czego tam szukałeś? Akcyzy, a czego? Kłębek nerwów. Na pewno wszystko poniszczył. To nie ma znaczenia, kilka zbędnych figurek. Ale musi być gdzieś jeszcze jedna. Proszę? Nie, nic. Rozejść się, nie ma sensacji. Może ja, bo by się odprowadzę? Nie, nie, może ja odprowadzę posterunkowego. Co ledwo chodzi. Proszę, jakie to dobre, proszę wójta. Jak chcesz. Gardzę nim, ale... No muszę się z nim rozmówić. Jasne, moczy morda jednak. No, i przyszłaś do mnie, króliczku. Co pan tam znalazł? Gdzie? W głowie Lenina, gdzie pan to ma? Butelkę. Wypiłem. Co tam było w tych głowach? Co ja mam w głowie? Żeby się do siebie przytulić. I to mocno. Proszę mnie nie dotykać. Co? Już mi nie uciekniesz. Sama tego chciałaś. I to się stanie tu. W tych krzakach. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie!